Witam państwa serdecznie. Nazywam się Artur Szutta. Opowiem wam parę słów na temat tajemniczej wolnej woli. Zacznijmy od eksperymentu myślowego, jaki zaproponował niegdyś Thomas Nagel, amerykański filozof. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do ciastkarni. Kupujecie wielki kawałek ciasta smacznego, który kusił wasze oczy. Wieczorem, kiedy już jesteście w domu, stajecie w łazience na wadze. I stwierdzacie: Hm, mogłem był sobie darować to ciastko. Czy rzeczywiście? Mówiąc, że mogliście byli sobie darować to ciastko, zakładacie, że mieliście jakiś wybór, alternatywę. Jeśli jednak przyjmiemy za tak zwanymi deterministami, że jesteśmy częścią świata fizycznego, Świata, który składa się z elementów takich jak atomy, cząsteczki różnego rodzaju, które wszystkie, bez wyjątku, podlegają określonym prawom natury. Wówczas wolna wola może stać się wątpliwa. Na przykład, jeśli zachodzi jakaś reakcja chemiczna, to ona nie ma wyboru, tak, żeby pójść w lewą lub w prawą stronę. W zależności od wyjściowych okoliczności, Reakcja przebiega w ściśle ustalony sposób. Podobnie z rzuceniem kamienia. Jeśli go rzucę w górę, on, na Ziemi przynajmniej, spadnie w dół, ponieważ podlega przyciąganiu grawitacyjnemu. O, sposób podlegania grawitacji jest również ściśle określony prawem ciążenia, czy prawami ciążenia. Woda płynąca w rzece też nie może wybrać sobie, czy skręci w lewo, czy w prawo. Tylko podąża szlakiem wyznaczonym przez prawa grawitacji oraz ukształtowanie terenu. A my, jako część świata fizycznego, również podlegamy tym ściśle określonym prawom. W momencie, w którym podejmujemy decyzję o zakupie ciastka, w naszym organizmie zachodzą reakcje chemiczne bądź biochemiczne, czy to w mózgu, czy w żołądku, czy w innej jeszcze części ciała. Które prowadzą w sposób niechybny do naszego sięgnięcia do portfela, wyciągnięcia ręki w stronę sprzedawcy czy powiedzenia, że chcemy kupić ciastko. Co z tego wynika? Otóż, gdybyśmy mieli doskonałą wiedzę o wszystkich faktach świata i o wszystkich prawach dotyczących tego świata, powiedzmy w czasie T1. Wówczas moglibyśmy za pomocą jakiejś kalkulacji, czy to przy użyciu komputera, czy po prostu myśląc, gdybyśmy mieli tak super umysł, moglibyśmy wykalkulowywać, jaki będzie stan świata w dowolnym czasie, przyszłym bądź przeszłym. Można by powiedzieć, że świat byłby dla nas jak film już nakręcony, który możemy przewijać w lewo lub w prawo i yy, możemy przewidywać, co będzie działo się dalej, albo wiedzieć, co było już wcześniej. A teraz wyobraźmy sobie, że jeszcze mamy taką moc, żeby nie tylko przewidywać, co będzie lub co było, ale również, żeby cofać czas. Czyli załóżmy, że jesteśmy świadkami sytuacji, w której ktoś kupuje ciastko, a później wieczorem zastanawia się, czy mógłby to ciastko jednak sobie darować. No i możemy tę naszą moc wykorzystać cofnąć tę osobę w czasie. Znowu widzimy, kiedy przechodzi obok ciastkarni, no i pytanie: wejdzie ona do niej? Czy ją minie? A jeśli wejdzie, to czy wybierze to ciastko, czy jednak sobie je daruje? W świetle determinizmu, niestety, za każdym razem, gdy cofniemy film do momentu, cofniemy rzeczywistość do momentu, sprzed wyboru zakupu ciastka, osoba ta, czy to my, czy ktoś inny, kończy zawsze w ten sam sposób: kupuje ciastko, a potem wieczorem żałuje zakupu tego ciastka. Jakie powyższy eksperyment ma konsekwencje dla naszego myślenia o wolnej woli? Pierwsza konsekwencja to ta, że po prostu nie ma alternatyw. Cokolwiek byśmy nie robili, to zawsze byłoby wypadkową wcześniejszych stanów świata i praw natury. Czyli to nasze poczucie, które możemy mieć, podejmując decyzję, że ta decyzja nie jest konieczna, że możemy podjąć ją, ale możemy jej nie podjąć. I gdyby się czas cofnął, to moglibyśmy zrobić inaczej, że moglibyśmy zrobić inaczej, jest złudzeniem. Czy jesteśmy gotowi na przyjęcie takiego obrazu w rzeczywistości? Proponuję kolejny eksperyment, który może sprowokować nas do dalszych rozważań. Wyobraźcie sobie: Siedzicie przy komputerze i piszecie pracę zaliczeniową. Wasze palce stukają po klawiaturze. Dla deterministy, całe to zdarzenie jest niczym innym jak ruchem atomów powiedzmy, waszych palców po klawiaturze który jest zdeterminowany, określony prawami fizyki i tym, co działo się wcześniej we wszechświecie. Ruch waszych palców jest tylko ogniwem w niekończącym się łańcuchu przyczyn i skutków, które swój początek ma w wielkim wybuchu. Co wynika z tego eksperymentu? Otóż mamy dylemat. Nie wiemy w takim razie, co determinuje, określa ostatecznie treść Waszego artykułu. Czy jakieś myśli, które was doprowadziły do pewnych wniosków, do sformułowania pewnych argumentów? Czy po prostu bieg zdarzeń fizycznych w Waszym mózgu, w Waszych mięśniach, w Waszym środowisku, w tym, co się wydarzyło zanim siedliście do pisania tego artykułu, w tym, co się zdarzyło o wiele wcześniej niż kilka minut, czy godzina, czy dwie. Czyli jest to wynik, być może, jakichś zdarzeń z pierwszych sekund, milisekund istnienia całego wszechświata. Można zadać pytanie, kto w takim razie jest autorem? Tego eseju wypracowania. Wy, wasz umysł, który kierował się jakimś rozumieniem problemów, jakichś argumentów, praw logiki? Czy wielki wybuch? Jeśli przyjmiemy determinizm, to musimy uznać, że ostatecznie to Wielki Wybuch jest autorem waszego wypracowania. Więcej? Jest on autorem wszystkich książek, jakie napisano na Ziemi, wszystkich filmów. To on namalował wszystkie obrazy, wszystkie dzieła muzyki stworzył, i tak dalej, i tak dalej. Taka konsekwencja wydaje się dość absurdalna, chociaż być może prawdziwa. Niemniej, jeśli nie chcemy się na nią zgodzić, to być może musimy odrzucić determinizm. Na przykład moglibyśmy uznać, za mechaniką kwantową, że w świecie, przynajmniej na jego tym subatomowym, czyli mniejszym niż rozmiary atomu wymiarze, dzieją się pewne zdarzenia, które nie są deterministycznie określone, które nie są wyznaczone w stu procentach przez poprzedzające je stany świata oraz prawa przyrody, które być może są probabilistyczne, czyli takie, które mogą zajść z jakimś prawdopodobieństwem, ale nie muszą. Załóżmy, że kręcimy film o zachowaniu elektronu. Nie znajduje się on w ciastkarni, ale powiedzmy, jest na jakiejś warstwie energetycznej atomu i może przeskoczyć na wyższą warstwę bądź nie przeskoczyć. Są jakieś okoliczności, którego mogą do tego skłonić. Ale jeśli ten film byśmy kręcili 100 razy, albo powiedzmy 100 razy cofalibyśmy czas i obserwowalibyśmy od nowa, co zrobi elektron, mogłoby się okazać, że w tych samych okolicznościach 90 razy przeskoczył na inną warstwę energetyczną atomu, a 10 razy nie. Można wyobrazić sobie inne przykłady. Synapsa w naszym mózgu. Być może nawet jest to związane z naszą decyzją o zakupie ciastka. Czyli powiedzmy, że ciastko kupimy, o ile zajdzie jakiś proces, jakaś reakcja w naszym mózgu, która będzie wymagała przeskoczenia sygnału z, jednego, z jednej komórki nerwowej na drugą przez tak zwaną synapsę. I, I tam rządzą probabilistyczne prawa mechaniki kwantowej. Czyli na 100 razy, 50 razy ten sygnał przejdzie, a 50 nie. Ewentualnie 90 razy przejdzie, a 10 razy nie przejdzie. I wtedy przy stukrotnym cofaniu czasu i oglądaniu jeszcze raz naszej decyzji, może się okazać, że 90 razy na 100 kupiliśmy ciastko, a 10 razy nie. Czyli możemy powiedzieć: Mogłem był tego ciastka nie zjeść. Ale zaraz, zaraz. Czy to w jakiś sposób ratuje naszą wolną wolę? Ratuje jej możliwość? Od czego zależy nasz wybór? Od nas? czy od jakiegoś nieznanego nam czynnika, który gdzieś na poziomie kwantowym uruchamia jakiś łańcuch przyczynowo-skutkowy, który ostatecznie prowadzi nas do wyboru kupienia ciastka bądź rezygnacji z tego ciastka. Proponuję kolejny eksperyment, który pozwoli nam uświadomić sobie, że coś z tak wyobrażoną wolną wolą, opartą o założenie indeterminizmu, jest nie tak. Wyobraźcie sobie, że jesteście na lekcji, jest cisza, tak. nauczyciel wyjaśnia jakieś trudne zjawisko, jakiś trudny temat, i nagle pojawia się Was impuls, żeby wstać i krzyknąć: jest Pan głupi, albo jeszcze coś gorszego. Czy to jest przejaw wolnej woli? Czy w ten sposób można wyjaśnić wolną wolę? Z powyższego przykładu widać wyraźnie, że irracjonalne impulsy nie gwarantują nam wolności woli. Powiedziałbym, że są nawet niebezpieczne. No bo wyobraźcie sobie na przykład, e, śpicie w nocy i w pewnym momencie przychodzi intuicja, żeby wstać i nie wiem, odkręcić gaz albo wyjść przez okno albo zrobić coś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Wydaje się raczej, że o takich osobach, którymi sterują jakieś irracjonalne impulsy, powiemy, że raczej kwalifikują się do szpitala psychiatrycznego niż że stanowią przykład działania wolnej woli. W takich sytuacjach, gdy to impuls determinuje nas do działania, to nie my jesteśmy autorem decyzji, ale coś, co moglibyśmy potraktować jako coś obcego względem nas. To rozważanie staje się sugerować, że być może wolność woli zależy od racjonalności, od kierowania się rozumem. Być może, ktoś powiedziałby, właśnie my jesteśmy jakby rozumami, albo przynajmniej rozum jest częścią nas i w świetle jakichś rozumnych przemyśleń, dostrzeganie jakichś racji, dostrzeganie jakichś za lub przeciw, podejmujemy wolne decyzje. Czyli jeśli decyduję się albo zastanawiam się, czy kupić ciastko, czy nie, rozważam różne za lub przeciw. Czy to ciastko jest smaczne, czy będzie zdrowe, czy jak ostatnio jadłem to ciastko, to się może źle czułem, czy też nie. Czyli innymi słowy, rozważamy rację. I kierując się tymi racjami, dopiero wybieramy. Zatem, aby wybór był wolny, musi być oparty na rozsądku, czy też rozumie. Czy to już jest odpowiedź na nasze pytanie o tajemnicę wolnej woli, na czym ona polega? Czy kierowanie się racjami wystarczy do tego, aby nasza wola była wolna? Czy być może, gdybyśmy kierowali się tylko racjami, mierzyli jakoś te racje, nie bylibyśmy trochę jak automat, jak komputer, czy program komputerowy, który zawsze wybiera to? W zależności oczywiście od programu, jak został zaprogramowany, ale wybiera to, co jest lepsze, to, co jest ważniejsze, to, co ma większą wartość, według jakiegoś oczywiście ustalonego cennika. Czy nie mamy jednak poczucia, że przynajmniej czasami wolność woli polega na tym, że opieramy się takim rozważaniom, że potrafimy coś zrobić nawet wbrew racjom, które nas do tego skłaniają? Że mamy, jak to mówią niektórzy, zdolność weta za działania wbrew rozsądkowi. Tak więc w świetle tego, co powiedzieliśmy do tej pory, wydaje się, że wolna wola jest możliwa jako coś pomiędzy z jednej strony racjonalną determinacją, jakimiś racjami, prawami rozumu, a z drugiej zdolnością do wymknięcia się wszelkim determinacjom która w czystej postaci jednak wygląda jak irracjonalny impuls, którego raczej powinniśmy się obawiać, niż w nim mieć nadzieję na zachowanie wolnej woli. Nie jest to bardzo tajemnicze? Gdzie pomiędzy tymi skrajnościami mogłaby znajdować się wolna wola? Co więcej, tej tajemniczości dodaje jeszcze fakt, że obraz takiej wolnej woli, pomiędzy racjonalnością a indeterminizmem, nie bardzo pasuje do naukowego obrazu świata. Wróćmy raz jeszcze do eksperymentu, w którym pisaliście wypracowanie na komputerze. Mamy tutaj dwa opisy. Z jednej strony możemy skupić się na tym, co dzieje się na poziomie fizycznym bądź fizjologicznym tej sytuacji, na reakcjach fizycznych zdeterminowanych lub nie, jeśli przyjmiemy kwantową mechanikę, ale jednak będących wynikiem, poprzedzających je zdarzeń oraz określonych probabilistycznymi bądź deterministycznymi prawami przyrody. Z drugiej strony, kiedy piszemy ten artykuł, to wydaje się też to jest inny opis, że kierujemy się jakimś logicznym porządkiem, jakimiś racjami. Wydaje się, że nasze przemyślenia mają charakter wniosków wynikających z poprzednich zdań, które napisaliśmy w tekście. Że pytania stawiamy w oparciu o rozumienie jakichś problemów. Mamy zatem dwa opisy: opis fizyczny, fizjologiczny i opis mentalny, myślowy. Z jednego, to znaczy z opisu fizycznego, wynika, że cokolwiek się dzieje w procesie pisania wypracowania jest wypadkową poprzedających je zdarzeń. Mamy do czynienia z łańcuchem przyczynowo-skutkowym, który widać jakby na naszych oczach i można wszystko wyjaśnić. Tu ręka się podnosi na skutek skurczu odpowiednich mięśni. Mięśnie zaś kurczą się na skutek odpowiedniego impulsu biochemicznego w systemie nerwowym. Sam impuls natomiast jest skutkiem pewnych zdarzeń w mózgu, które z kolei też mają swoje przyczyny. I tak możemy śledzić cały łańcuch przyczyn. Który będzie prowadził aż do wielkiego wybuchu. Oczywiście, musimy dodać, że obok wielkiego wybuchu, na przynajmniej niektórych etapach poszczególnych zdarzeń w tym łańcuchu, pewną rolę może odgrywać przypadek, zgodnie z probabilistycznymi założeniami mechaniki kwantowej. Natomiast, w opisie z wewnętrznej perspektywy, w tym opisie mentalnym, Widzimy, że piszemy takie a takie zdanie, bo wydaje nam się ono poprawne, bo wydaje się wynikać logicznie z innego zdania, albo bo podjęliśmy decyzję, żeby właśnie tak, a nie inaczej napisać. Czyli te dwa obrazy nie bardzo do siebie pasują. Wolna wola, która wydaje się istnieć, mieć miejsce, gdy przyglądamy się swoim działaniom z naszej pierwszoosobowej perspektywy, od wewnątrz, wydaje się niezrozumiała. Nie ma dla niej miejsca. Kiedy opisujemy świat z perspektywy trzecioosobowej, szczególnie kiedy czynimy to jak naukowcy, patrząc dokładnie w to, co się dzieje na poziomie reakcji chemicznych bądź fizycznych. Jak widać zatem, wolna wola jest niesłychanie tajemnicza.